sporcie, tak jak za kółkiem, liczy się zwinność i koncentracja. Co jeszcze? Oto Łukasz Bąk zapyta prawdziwych mistrzów sportu. Pokaże im sporty, z którymi wcześniej nie mieli do czynienia i przekona się, jak ciężka jest droga na podium. Dzisiaj spotkam się z naprawdę wyjątkową kobietą. Wyjątkową, bo dosyć drobną, ale bardzo, bardzo silną. Wyobraźcie sobie, że potrafi skoczyć na niemal 5 metrów. Tak, do góry. Chociaż przy pomocy tyczki. 4 razy brała udział w Igrzyskach Olimpijskich, 68 razy biła rekord Polski w swojej dyscyplinie. Umówiłem się z nią na stadionie w Warszawie, gdzie pokaże mi, jak wziąć tego kija w rękę, gdzie go wbić i mam nadzieję, że skoczę na jakieś, nie wiem, 1,5 metra, 2 metry. W moim przypadku to będzie duży sukces. A doświadczenie mam, ponieważ kiedyś skakałem z łódki na brzeg i podpierałem się pagajem o dno. Kurde, bieżnia. Nie byłem na bieżni ze 20 lat. Na sali gimnastycznej chyba jeszcze dłużej. Ostatni raz w podstawówce. O, jest! Nasza gwiazda. Bohaterka pokolenia X i Y. Dwóch pokoleń. Cześć. Dzień dobry, Monika. Jak to brzmi? Inaczej nie mogę. Różne dane podają. 68 rekordów Polski, 69, a niektórzy też ci wyliczają, że 72, nie? Tak, są tacy statystycy, którzy twierdzą, że nie naliczyli mi jakichś w Szwecji 2 startów. Ale wiesz, to całkiem co innego było na początku, bo ja byłam jedną z pierwszych dziewczyn skaczących w Polsce o tyczce, więc każdy mój rekord życiowy był rekordem Polski. Więc dopiero jak go straciłam na rzecz na przykład Ani Rogowskiej, to dopiero wtedy poczułam jego wagę i chciałam go odzyskać. Czyli była taka fajna rywalizacja między wami, była, tak? Wiesz, tak naprawdę dzięki Ani, myślę, że no, a Ania dzięki mnie, no, wyśrubowałyśmy te rekordy Polski. Czas poznać technikę skoku o tyczce. Ta tyczka trochę działa jak żagiel, albo wiatr ci ją spycha, więc, a tam masz dołek taki, który musisz trafić, więc to jest cała sztuka, żeby... Przepraszam cię, ale to jest ciężkie. Teraz możemy, ale... No. Łukasz jest gotowy na swój pierwszy skok o tyczce. Opuszczaj! O, patrz, trafiłem w tą samą dziurkę! No brawo! Super! Brawo! Zwijamy manatki. Zostałeś tyczkarzem. Gratuluj. Dziękuję. Lubi pani motoryzację, pani Moniko? Lubię samochody użytkowo, że tak powiem, przede wszystkim. A, czyli ich używasz, aż się nimi nie jarasz, tak? A co się jaram, jak są ładne, takie ale kobiece. Jak to... No właśnie, jak kobiece? Piękne. Jakby luksusowo. Ale naprawdę, zobacz na detale, nawet tutaj jest przycisk. Gry sport, nie? Prawo jazdy, kiedy zdałaś, ile miałaś lat? 22. No to czyli już na poważnie skakałaś o tyczce. Tak, tak, no to samochód kupiłam za pierwsze zarobione pieniądze tak naprawdę na sporcie. Wybór samochodu był trudny dla tyczkarza, bo musisz mieć taki, żeby był na tyle długi, żeby tyczki wystawały, bo my na dachu wozimy. Na dachu się wozi. Przepisy, nie wiem jakie są teraz, ale wtedy było chyba, że... Poza obrys, obrys samochodu może wystawać jakąś konkretną długość, nie więcej, tak? Tak, chyba 1,5 metra. Łukasz i Monika przejdą dziś kurs windsurfingu. Tak ustawiam, to przyciągam. Niestety przestało wiać. To już płyć. A co mam zrobić, jak spadam? Trzymaj się, żagiel. Możesz tu żagiel i nic się nie stanie? Ja się muszę schłodzić. Tak? Tu płytko, myślałem, czy jest trochę głębiej. No to co, jakbyś dzisiaj miała zaczynać przygodę ze sportem, to jednak windsurfing, nie? A nie tyczka. Wiesz co, ja się nie lubię kąpać, to tak... Chyba jednak zostanę przy tyczce, mimo że to bardzo skomplikowany sport. Ale wrócimy jeszcze. Tylko podstaw się dzisiaj nauczyliśmy. Musimy wybrać dzień, kiedy będzie biało. Tak.